To lecimy do pękniny. Znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Tak, bardzo fajnie. Uważaj, Mjol. Gildia złodziei ma na karku Maven czarną różę. A, ławeczka. Na jedno skinienie jej dłoni. Ja wiem, ale ja specjalnie mówię na nią, delfinie. Pierwszy raz w mieście. Cieszę się, że w końcu wrócił ci zdrowy rozsądek. Chcesz sobie trochę dorobić? Nie, ja chciałbym, żebyś ten pomógł mi znaleźć Jemala. Liczysz na darmowe informacje, he? Najpierw pomóż mi z interesem, a potem zobaczymy, co mogę dla ciebie zrobić. Poza tym, chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? Spróbujmy go przekonać. Ale kto? Ktoś mnie ukradł? Gorzej, kiedy przepadnie złota szansa. Mam nadzieję. Do następnego spotkania, młody. Naprawdę muszę... Nic nie równa się z łowieniem ryb na jeziorze Honrich. Spróbuj kiedyś. Zabiłbym cię, boli, bo gadam w tej chwili z Bryniolfem, ale Bryniolf nie chce ze mną gadać, jeżeli nie ten. Prosta sprawa. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Okej. Okay. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Po co? Jegomość chce, aby na dobre wypadł z interesu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Dobrze więc. Przyjdź do mnie, kiedy się przygotujesz, a zaczniemy. Nie lubię tego. Ja rozumiem, co oni chcieli zrobić właśnie ze Skyrimem. Jeśli chcesz coś zjeść, może. Maris sprzedaje świeże ryby. Ale to jest tutaj obecnego. To jest upierdliwe, że ten. Że oni każą dołączyć do wszystkich gili praktycznie. Oprócz jednej, domyślam się. Ale... Dobra, młody, chcesz sobie. Dobrze. Poczekaj, aż narobię zamieszania. Pokaż wtedy, na co cię stać. Wszyscy. Mogę, ale tam. Mam wam do przekazania coś niebywałego, co przykuje waszą uwagę. Nie przepychać się. Trzymaj ręce przy sobie. Gdzie jest Madesi? Tutaj. Okej. Okay. Mnie tu nie widzi, nie? Okej. Okay. Zróbmy to. Dziwnie zielony ten zamek mi się wydaje, ale nie wiem dlaczego. O, naprawdę jeszcze trochę? Jeszcze? Nie, w tą stronę. Okej. Okay. Srebrny pierścień Madesiego. Podrzucić do Brand Shea. Teraz powinienem go podrzucić mu do kieszeni? I okazało się, że to jedynie... Okej, spróbujmy. Korzeń Mirnu zmieszany z wodą. Wróć jutro, jeżeli chcesz coś. Okej. Strata czasu. Kurczę, to była. Wygląda na to, że wybrałem właściwą osobę. Czemu? No i jesteś. Oto twoja zapłata, zgodnie z obietnicą. Ma orczy sztylet, nie za dobre. Tak ostatnio układało, że aż odetchnąłem z ulgą, kiedy nasz plan wypalił bez szwanku. Dobrze czy źle? Moja organizacja miała złą passę, ale tak to już chyba bywa. Nieważne. Robota wykonana i to wykonana porządnie. Co lepsze, jest tego więcej. O ile cię stać, żeby być... No dobra. Grupa, którą reprezentuję, urzęduje w szczurzych norach pod pękniną, w tawernie zwanej Wyszczerbioną Banią. Staw się w niej w jednym kawałku, a zobaczymy, czy się nadajesz. Okej, okay, w takim razie wszystko mi jedno z tym ziemalem. Tu zaraz strażnik by przyszedł, że o, jesteś oskarżony o kradzież pierścienia. Z łowieniem ryb na jeziorze Honrich. Boli, zamknij się. W porządku, Brand Shea. Opróżnij kieszenie. To jest to, tak. Wiem, że to masz. Kosztowności legendarnego argonianskiego... Uważaj, co robisz. Ty na niebiosa mów. Okej. Okay. Czyli szczurze nory są tutaj chyba z tej strony, co? Nie, z tamtej. Zaraz. A, tu pod spodem, okej. Okay. Dobra, idziemy do środka. Siema TTXD, siema, siema. Nie no, nie chcę aż tak przesadzać z nadużywaniem moich boskich mocy jako smocze dziecię. Co to było? Ale przydaje się, Fusroda.
Chociażby po to, żeby kogoś przywrócić go na tam na dłuższy czas. Wziąć. Przyć. Wtedy nie przyjdziemy. Okej. Okay. Czyli w tą stronę? Nie. A zaraz, nie mamy innego wyjścia. Musimy tam zejść na dół chyba. Albo to był jakiś łańcuch, którego nie zauważyłem. Chyba nie. Nie ma po nich śladu. Szumowina, okej. Okay. Są po prostu drzwi, które są zapłatkowane. Czemu to jest zamek? Wystarczy przeciąć tą sznurek. O. Oj kurczę. A psik? Mam nadzieję, że nie było to aż takie głośne. I chciałem w bok. O, rękawiczka? Buty? OBS. Nic nie widzę. Wiem, że tutaj jest. O, właśnie, ten ziom. Chcemy jego rękawiczki. To też. Ale rękawicze pięściarzy. Pamięci? Ja powiem ci w ten sposób. Teraz i nagrywam, i streamuję. I mam użycie 22,5% procesora. Do 70% procesora sięgało w którymś momencie. Dlatego pewnie tam. O, dużo pułapek. Weźmy tą szkodliwą wersję. A pamięci? Nie wiem, bo ja mam 24 giga RAMu. Więc nie wiem za bardzo ile dokładnie, nie mam otwartego tego od zadań. No menadżera zadań, o. Żelazny topór bojowy, nie chcę tego chyba. Nie, jeżeli chodzi o sam OBS, on jest bardzo lekkim programem. Siema. Zaraz, co? Livia, jaka ty jesteś brutalna. Żebrak. Już czytałem żebraka. Zdecydowanie więcej pamięci zajmuje program, którym by się renderował. A co tu jest? A, to było coś takiego? Hej, jestem ślepy, mogłem przejść tędy. A to dobrze, że nie przeszedłem. Teraz tutaj jest wyszczerbiona bania. Nie chcę tędy iść. No ale to jest miejsce na dysku, nie? Czy ramo? Zaraz. O. Zaraz, co? Czemu mi przewinęło? Okay. Nie rozumiem, ale dobra. Daj spokój, Brynior. Te dni już nie wrócą. Rekiel. Szukamy z Berna. Mam nadzieję, że. Wokół jest pełno starców. Nie Czemu? Wiem, jak mógłbym ci pomóc. O. Dajmy mu 500 sztuk złota. Cóż, skoro tak to ujmujesz, to chyba znam starca, o którym mówisz. Zadekował się w szczurzych norach. Rzadko stamtąd wychodzi. Ktoś przynosi mu żarcie i inne rzeczy. Hej. Z tego, co słyszałem, to szurnięty staruch. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby tam siedzieć. Siema, wilku, siema. Hej, czy musimy pójść do labiryntu? Brynjol, wspieprzaj. Nie byłem pewny, czy jeszcze cię zobaczę. Osoba godna za... Dobra, skoro już wiszą naszej... Masz im wyjaśnić... Kirawa, załatw sprawę należycie. O, okej, dobra. Muszę cię jednak ostrzec. No, dobrze, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji... Mam wszystko jedno z tamtym ziomem?
Chcemy pójść tutaj do składowiska, a potem do labiryntu. Tam jest jakiś ziomal, ale pewnie jest niebezpieczny. Kalmorski, okej. Okay. O, on jest odporny na to, tak? Okej. Okay. I oni przyzywają sobie daedryczne, znaczy daedryczne, tak. Nigdy nie pamiętam daedryczne i dwemerowe. Bardzo często mi się myli. Zacenzurowało ją. Prawie. Norda, aha. Zabili tego Norda, bo myśleli, że to może być Esbern. Okej. Okay. Teraz. Czosnek? A, wszystko jedno. Nie używam, bo zapominam, żeby użyć pełnego okrzyku. Okej, tam były chyba benzyna na dole była. Okej. Muszę pamiętać, że to nie jest... Jest pytanie, czy zależy mi tak bardzo na tym tem? To jest potężne uderzenie tarczą, gruchnięcie, rozbrojenie, szarża. No niby to jest dobre, ale... Właściwie tylko ochrona przed żywiołami. Nawet to nie jest mi konieczne. Myślę, że nie będę dalej ulepszał tarczy. Myślę, że skradanie będę chciał sobie ulepszyć. Cios w plecy i zabójczą celność. Dwa poziomy. Okej, okay, Esbern jest tam na górze. Okej. Okay. Jadro, nóż, książka, kałamarz, kamień. Nie, nie, nie. Co robisz? Okej, okay, Lidia zrobiła coś dziwnego. Puk, puk. Idź sobie. Otóż nie mam złych zamiarów. Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. To nie ja. Nie wiem, o czym mówisz. Nigdy mnie nie znajdziesz. Nie, nie ma dużych spadków. Ja nie zwróciłem uwagi, żeby były jakiekolwiek. Zresztą podczas streama ja nagrywam 30 FPS-ów, żeby mimo mniejszego bitrate'u jakaś tam była jakoś w miarę sensowna tych filmów. Ale nie zauważyłem prawie żadnej różnicy. A zawsze chyba możesz włączyć tam ten specjalny sterownik, znaczy sterownik, dupa, jestem debilem. Specjalny kodeks tego, który jest z NVIDII, czy nie wiem, czy Radeony mają też, ATI, ale jest sterownik, który ma bardzo mały wpływ na ten, na FPS-y. A to na pewno nie będzie ci ten problemu. Jeżeli to takie krótkie filmiki, no to nie ma sprawy. Okej. Okay. Delphi mnie przysyła. Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. Przypomnieć mu dzień, 30 dzień pierwszych mrozów, okej? Okay? A, rzeczywiście. Pamiętam. W większości przypadków i tak byś chciał nagrywać cały mecz, a potem sobie wybierać stamtąd wycinać. Powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć i czego chcesz. Okej, okay, wejdziemy do środka. To daj mnie tylko chwilkę. Raz, dwa, trzy. Trzy różne zamki. O, proszę. Jeszcze tylko chwilę. Powinienem ją uwolnić? Nie, nigdy mnie nie znajdziesz. Okej, to jest ona, nie. Dzisiaj sobie podjem, kochani. Blisko. Jak u siebie w domu. Ona jest tu wtedy. Okej. Trzyma. Wejdź, wejdź. Tutaj ściany mają uszy.
ściany mają oczy. Wzgórze mają oczy. Ściany mają uszy. Tak lepiej. Teraz możemy... O Boże, jakie łańcuchy. Więc delfin wciąż walczy. Po tych wszystkich latach... 200 lat później. Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma nadziei. Lata temu próbowałem ją przekonać. I? Jak to nie ma nadziei? Jeszcze do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać, byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje? Alduin powrócił, jak przepowiedziano. Smok okay. z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Okej. Okay. Nikt nie ucieknie przed jego głodem, ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. A, no, nie powiedziałbym. Powiedzieć. Nie chcieli słuchać, durnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie obserwować nadejście naszej zguby. Smok, który budzi pozostałe? Tak, tak. Widzisz? Wiesz, ale nie chcesz zrozumieć. O dosłownym końcu świata mówisz? O tak. Wszystko zostało przepowiedziane. To początek końca. Alduin powrócił. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. Ale o żadnym smoczym dziecięciu nie słyszano od stuleci. Wygląda na to, że bogowie mają nas już dość. Zostawili nas samym sobie. Ale to Loki był wężem, czy Jormungandr? Alduina był wężem. Pożeracza światów. Przychwytywanie aplikacji pełnoekranowej. Jakkolwiek to jest nazwane, bo jakbyś wziął przechwytywanie na przykład ekranu, to są jakieś dziwne zacinki, czy coś. Co? Ty? Czy to może być prawda? Smocze dziecię? Czyli wciąż jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy iść. Szybko. OBS 22.02. Ale to chyba nie jest najnowsza. Ale daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać kilka rzeczy. Fus! Rada! Nie, nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój... Czy mam znaleźć książkę? Nie. Anuad. Nie. Jedną chwilkę. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno... Nie, no, wersja OBS. 22.0.2. Jeszcze coś. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. Okej, okay, musimy go odeskortować. Jest tam to? To agent of... tam. Niech mi ktoś pomoże! Kto mnie tam bił? Fus! A, tutaj jesteś, okej. Wszyscy zginęli! Zabiłem cię przecież! Mam radę to otworzyć? Okej. Okay. Oj, nie atakuj mnie, Talmurczyku, ja tu tylko ten, otwieram zamki. Poddaje się. Czemu miałby się poddać? A szklany sztylet możemy wziąć. Tędy? Okej, okay. Idziemy tędy. No pewnie. Okej. Okay. Chyba nie będzie nikogo po drodze już. Miałbym taką nadzieję. Tędy nie byłem. Ale to nie przeszkadza. Skrzyneczkę. O, większy. Okej, okay, może być. Amulet Stendara też mi się przyda właściwie. Tapki żelaza też, paski skóry. Okej. Okay. A, nie przeszedłem, bo zaskoczyłem na dół. Okej, okay. Wszystko jasne. Okej. Okay.
lepiej. I wracamy, już jesteśmy bezpieczni na zewnątrz praktycznie. Nie aż tak koniecznie, ale... praktycznie jesteśmy na zewnątrz. Okay. Mam nadzieję, że stać cię na zapłacenie za napitki. Oj, czemu on myśli, że ja... On myśli, że jak jestem Khajiitem, to będę nie płacił za ten? Za mój alkohol? Oni są okropnymi rasistami tu w Skyrim. Tędy, tak. Nie, zaraz. Nie tędy. Tędy. Jest szybciej. To jest Shadri? A teraz zapłacisz za wtrącenie się w sprawy Talmorczyka. Przykro mi, że... Zaraz, to jest ta kucharka. Czy to jest ta kucharka, czy to nie jest ta kucharka? Czemu ona mnie zaatakowała? Przyżynory to są ścieki praktycznie. Okej. O, okej. Czyli Elenwyn zaproponowała jej powrót do Elsewhere, pewnie. Jakieś dziwne ścinki są na streamie, chociaż mi wszystko mówi, że jest w porządku. Esben, przesuń się. Okej, teraz musimy wrócić do... do Rzecznej Puszczy, no tak. Ebonowa zbroja. Najsmira. To ci cudowny widok. Okej, fajnie. Ale będę chciał sobie zrobić smoczą zbroję, jak będę mógł. Teraz, którędy byłoby mi najłatwiej to zrobić? Musiałbym wydać i tak... Nie, musiałbym wydać albo... A nie, zaraz. I tak dwa punkty bym musiał, to wolę daedryczne. Bo wtedy będę też mógł ulepszyć tą Molekbala, Maczubię i tak dalej. No okej. Okay. Niech o. mi ktoś pomoże! Siema. Nie trafiłem. A, nie trafiłem. A co ty myślisz, smoczuś? Że coś tu zrobisz? Kurczę, to jest starszy smok. Okej. Okej, ale damy radę. O nie! Okej, przez chwilę myślałem, że drugi smok jest. Okej, nie wiem czy. Okej. Niech będzie, jeszcze raz sobie wyląduję. On mnie nie zaatakuje, haha! Jesteśmy od niego mądrzejsi. Okej, teraz on musi gdzieś wylądować. Okej, chciałbym... Okej. Zabiłem go głosem. Starszy smok. Okej. Nie miał nic ciekawego, szkoda. Dawaj mi swoją duszę. To jest dosyć ładne. Ale niestety to nie trwało zbyt długo. No, mam cię, zjem cię, obedrę cię ze skóry. Okej, okay, bardzo miło. Ciekawe, czy to było zaskryptowane, że ten? Ha.
Ciekawe, czy to było zaskryptowane, że on tutaj atakował w momencie powrotu? Delfin, ja... Dobrze cię widzieć. Minęło mnóstwo czasu. Też się cieszę, że cię widzę, Sbenie. No co wy tutaj macie? Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. Tyle czasu. Cóż, udało ci się tu dotrzeć. I to nawet w jednym kawałku. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Pamiętam cię, kolekcjoner, pamiętam. Stań na chwilę za ladą, dobrze? Stań za ladą, Orgnar. Tędy.